Krzysztof zadzwonił do byłej kochanki i poprosił, by do niego przyjechała. Mężczyzna ma nadzieję, że Urszula przyzna się do podłożenia kamerki w jego gabinecie i do szantażu. Nie sądziłam, że jeszcze kiedyś tu przyjdę. Czy to oznacza, że chcesz zakopać topór wojenny? Urszula, przestań, tak? No, ale to nie po to mnie tutaj zaprosiłeś? Co robiłaś 15 marca w klinice? Słucham? Widziałem na monitoringu. Byłaś rano w moim gabinecie. Co tam robiłaś? Nic. Wzięłaś klucze z recepcji i wtedy podłożyłaś kamerkę. Co? Ty znowu wałkujesz ten temat. Wiem, że nie spłacasz kredytu. Zażądałaś od Niny Sadlok 100 tysięcy złotych. Wiedziałaś, że dam jej te pieniądze, bo będę czuł się winny, a ty łatwo się wzbogacisz. Mam kłopoty finansowe, ale to nie znaczy, że kogoś szantażuję. Za kogo ty mnie masz? Co robiłaś w moim gabinecie bez mojej wiedzy? Okej. Jeśli chcesz wiedzieć, to byłam wtedy na ciebie wściekła. Chciałam znaleźć dowody na to, że mnie zdradzasz. No ale nic nie znalazłam i szybko wyszłam. Nie rób ze mnie idioty. Po co ci były dowody mojej zdrady? Nie byliśmy małżeństwem. Nie mogłaś ich wykorzystać w sądzie. Chciałam mieć satysfakcję. Wyzywałeś mnie od toksycznych wariatek, chorych z zazdrości. A ja wiedziałam, że ty mnie zdradzasz. Co za bzdura. Tak właśnie było. Tego samego dnia była w klinice Nina Sadlok. Nie wierzę w takie zbiegi okoliczności. Masz oddać nagrania i 20 tysięcy, które już ci zapłaciła. Ja mam lepszy pomysł. Jedźmy na policję, proszę bardzo. Co? Niech mnie sprawdzą, ja nie mam nic do ukrycia. Co? Nie chcesz, bo wiesz, że tylko byś się skompromitował. Ja nie mam z tym nic wspólnego i więcej nie zawracaj mi tym głowy. Cześć! Mężczyzna, którego kochałam, ma mnie za szantażystkę. Dla mnie to znak, że już nic nie będzie z tej relacji. Znajdę nową pracę i wyjdę z dołka finansowego. A od niego nie chcę nawet grosza, a już tym bardziej od tej trenerki z internetu, którą pewnie zaliczył. Zaczynam wierzyć, że to nie ona. Naprawdę gotowa była iść na policję. Miotam się jak zwierzę w potrzasku. Kto mnie aż tak nienawidzi?